Otoczyło mnie stado byków. Osaczają mnie byki Baszanu. Rozwierają przeciwko mnie paszcze, jak drapieżny lew, który ryczy. Siły uszły ze mnie jak woda. Rozluźniły się wszystkie kości moje. Serce w wosk się zamienia i topnieje w moim wnętrzu. Gardło me wyschło jak skorupa. Język mój przywarł do podniebienia i położyłeś mnie w prochu śmierci. Sfora psów mnie dopadła. Otoczyła mnie zgraja złoczyńców. Przebodli moje ręce i nogi. Policzyć mogę wszystkie kości moje. A oni na mnie patrzą, sycąc się moim widokiem. Dzielą między siebie moje szaty i los rzucają o moją suknię. Ty zaś, Panie, nie stój z daleka. Pomocy moja, śpiesz mi na ratunek. Jezus, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam go ukrzyżowano. Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, rzekł: pragnę. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Gdy żołnierze podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni, tylko jeden z nich włócznią przebił mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Panie Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, siły uszły z Ciebie jak woda, gardło Twe wyschło jak skorupa. Przebodli Twoje ręce i nogi, przebili Twój bok, zadali Tobie 5 ran, 5 głębokich ran. Przed 8 wiekami objawiłeś się świętej Klarze, duchowej córce świętego Franciszka z Asyżu, ich tajemnice. Ta wielka święta Twoje rany komplementowała, w nich się zanurzała. Rany te czcimy za każdym razem, wpatrując się w Twój krzyż. Czcimy rany Twojej lewej ręki, Twojej lewej stopy. Czcimy rany Twojej prawej ręki i prawej stopy. Czcimy rany Twojego przebitego boku. Ręce i nogi zostały przeszyte na wylot. Włócznia przebiegająca obok nie zdołała tego dokonać, bo dotknęła Twego serca. Dotknęła miłości. Dzisiejszego wieczoru razem ze świętą Klarą chcemy oddać Tobie cześć. W tej godzinie adoracji i uwielbienia chcemy odkrywać i zrozumieć, że najczystsza miłość ukazuje się w ranach, pozwala się skrzywdzić, dotknąć do bólu, zabić. Ale jak pisze święty Paweł, miłość nigdy nie ustaje. Tej miłości chcemy się dziś uczyć. Tą miłością chcemy się jutro dzielić. Zbawca źródło łaski, miłości.
Prawa ręka. Święty Marek wspomina. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Zwilżył mu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: czy coś widzisz? A on przejrzał zupełnie i został uzdrowiony. Jezu, Twoje ręce uzdrawiały. Dotyk Twoich dłoni był równoznaczny z wyzwoleniem. Były one jedyną nadzieją dla trędowatych. Były oczyszczeniem dla zniewolonych przez złe duchy. Były wyciągane, by błogosławić. Były wyciągane, by rozmnażać chleb. Były wyciągane, by pomagać. Były dotykane w prośbie o pomoc. Były ciszą w trakcie burzy. Były ratunkiem. Twoje ręce, Boże, służą do czynienia i okazywania miłości. A co robią moje ręce? Syn Człowieczy został wydany w ręce ludzi i ci go zabili. Moje ręce są powodem grzechu, czynią krzywdę i ból. Przepraszam Cię, że moje ręce, zupełnie odmienne od Twoich, nie potrafią być wyrazem miłości, że często brzydzą się dotknąć osoby potrzebującej pomocy, że wolą być w bezruchu, niż ująć w pełnym miłości uścisku, że prędzej sprawią ból niż dobro. Panie, kieruj moimi rękoma, aby były powodem do dziękczynienia poprzez niesienie dobra i ukojenia. W wieczerniku łamałeś chleb i podnosiłeś kielich tymi samymi rękoma, które za chwilę zostały przebite. W jakim celu? Żebyśmy już nigdy nie zostali sami. Żebyś był z nami obecny w kawałku chleba, który z wiarą mamy zaszczyt przyjmować. Pięć ran Boga. Niech będzie moim lekarstwem. Przez pięć ran wybaw mnie, o Chryste, od upadków. O Chryste, daj pokój. Przez pięć Twych ran. Na swego nam daje.
Rana druga, lewa ręka. Razem z prawą ręką układa się w geście modlitwy. Ty, Panie, też często się modliłeś. W ogrójcu Twoje złożone ręce były wyrazem błagania o spełnienie się woli Ojca. Jezu, naucz mnie składać ręce w geście modlitwy, w której będę prosił, aby Twoja wola spełniała się w moim życiu. Nie moje plany, nie moje zamierzenia i moje pragnienia. Mniej mnie, a więcej Ciebie. Jezu, tak bardzo musiałeś ufać Bogu, że w modlitwie w ogrójcu prosiłeś o spełnienie się Jego woli, mimo że wiedziałeś, że tym sposobem wypraszasz sobie śmierć na krzyżu. Byłeś przygotowany na najcięższe, a jednak byłeś całkowicie oddany. Naucz mnie tak ufać. Naucz mnie dostrzegać piękno i wielkość Twoich planów wobec mnie. Naucz mnie nie polegać tylko na sobie. Przypominaj mi, że to Twoje dłonie mnie uzdalniają. Niech moje wyciągnięte dłonie będą wyrazem ufności i zawierzenia. Niech skierowane ku górze palce, ułożone w geście modlitwy, przypominają mi, gdzie powinny kierować się moje myśli, plany, pragnienia i marzenia. Tylko ku górze, ku niebu. Tylko tam chcę patrzeć, tylko tym się inspirować i tylko tam zmierzać. Przepraszam, że zbyt często patrzę w dół. Przepraszam, jeśli moje ręce, mimo że wyciągnięte w geście modlitwy, są bardziej skupione na przyziemnych kwestiach i bardzo daleko im od ufnego zawierzenia się Tobie. Jezu, dziękuję Ci za Twoją śmierć. Wyobrażam sobie teraz Ciebie na krzyżu i widzę Twoją przebitą dłoń, przebitą moimi grzechami i słabościami. Widzę ją i dokładnie wiem, w jakim kierunku jest skierowana. Jest wyciągnięta ku górze. Wskazuje na niebo, na moje odkupienie, które się dokonało i dzięki któremu już niedługo razem z Tobą powstanę z martwych. 5 ran Boga. Niech będzie moim lekarstwem. Przez 5 ran wybaw mnie, Chryste, od upadków. O Chryste, daj pokój.
Rana trzecia, prawa stopa. Dzięki stopom możemy chodzić, prawda? A może powinniśmy powiedzieć, dzięki stopom możemy uciec. Tak, to o wiele prostsze. Uciekamy od obowiązków szkoły, studiów, pracy, trudnych sytuacji czy problemów. Porzucamy rodziny, bliskich i uciekamy. Cały czas się spieszymy i gonimy za czymś. A ty, Panie, ty uciekałeś na modlitwę. Ty uciekałeś do Boga, a potem spieszyłeś z powrotem do ludzi. Do tych, do których zostałeś powołany. Do tych, którym miałeś służyć. Co więcej, do tych, którym chciałeś służyć i służyłeś. Wiesz, co w tobie najbardziej podziwiam? Twoją służbę i pokorę. Ty umiesz pochylić się nad stopami drugiego człowieka tak, jak to zrobiłeś w Wieczerniku. Wtedy większość cię zostawiła i uciekła, ale ty, Panie, wcześniej obmyłeś im stopy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przyszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Chciałbym, choć w najmniejszym stopniu, umiłować drugiego człowieka, tak jak ty to robisz. Co robią twoje stopy podczas drogi krzyżowej? One idą. One się potykają, upadają, ale powstają i idą dalej, idą, aby zbawić ludzi. Twoje stopy, napędzane miłością, wybawiają mnie. Twoje stopy potykają się, aby pokazać mi, że to nie koniec, że ty wstajesz i idziesz, a ja mam iść razem z tobą. Panie, przepraszam Cię za moje ciągłe ucieczki od tego, co stawiasz na mojej drodze. Przepraszam, że uciekam od mojego powołania. Ty nie dasz mi nic, czemu nie podołam. Pozwól mi zaufać. Dziękuję, że dałeś mi szansę powstania po upadku. Dziękuję, że mimo moich ucieczek Ty zawsze pozwalasz mi wrócić i uczysz mnie, jak wytrwać. I dziękuję, że zawsze mogę uciec do Ciebie, bo wiem, że Ty ogarniesz mnie swoją miłością. 5 ran Boga. Niech będzie moim lekarstwem. Przez 5 ran wybaw mnie, o Chryste, od upadków. O Chryste, daj pokój. Przez 5 ran.
Rana czwarta. Lewa stopa. Dzięki stopom możemy też stać. Bezczynnie. Ciągle w jednym miejscu. Może dostojnie i stabilnie. Niby prosto. Przecież zachowując pion. Ale czy takiej postawy oczekujesz od nas, Panie? Czy chcesz, abyśmy dumnie i pysznie stali z boku, bo przecież ktoś inny się tym zajmie? Czy pragniesz od nas stagnacji i rezygnacji? A może zbyt intensywnie eksploatujemy nasze stopy? Ciągle mamy do załatwienia wiele spraw. Biegamy ze spotkania na spotkanie, z zajęć na zajęcia. Ciągle jeden projekt goni kolejny. Czy potrafię, Panie, mądrze wykorzystać czas i możliwości, które od Ciebie otrzymuję? Czy każdy mój krok aby na pewno jest potrzebny? Czy potrafię, tak jak Maria z Betanii, usiąść koło Twoich stóp i po prostu słuchać? Z Ewangelii według świętego Łukasza. Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział. Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Przepraszamy, że jesteśmy zbyt leniwi lub zbyt zabiegani. Wybacz, że wykonujemy niepotrzebne kilometry, które w żaden sposób nie zbliżają nas do zbawienia. Ty, Jezu, za swojego ziemskiego życia postawiłeś wiele kroków. Za każdym razem, gdy stawiałeś na ziemi Twoją lewą stopę, robiłeś to dla człowieka. W Wielki Piątek pozwoliłeś dla człowieka Twoją świętą stopę przybić do drzewa krzyża. Teraz to my mamy iść. Spraw, abyśmy wszelkie przerwy potrafili wykorzystać dobrze, na Twoją chwałę. Ty, który wszystko widzisz i najlepiej wiesz, co dla mnie dobre. Pozwól, by każdy krok, jaki wykonuję, miał sens. Trzy razy pytałeś Szymona Piotra, czy Cię miłuje, zanim rzekłeś do niego, pójdź za mną. Dziękujemy, że nas nieustannie o to pytasz. Za każdym razem, gdy upadamy, jesteś z nami i za każdym razem, gdy powstajemy, powtarzasz znowu, pójdź za mną. Pięć ran Boga. Niech będzie moim lekarstwem. Przez pięć ran wybaw mnie, o Chryste, od upadków. O Chryste, daj pokój przez pięć Twych ran.
miłości wznoszę głos do Ciebie. Racz wysłuchać, Panie, prośby mej. Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie. Usłysz modły i błagania. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie, któż przed gniewem Twym ostoi się? Lecz ufamy, że przebaczysz winy, byśmy kornie Ci służyli. Ufność mą pokładam w Panu, dusza moja ufa Jego słowu. Tęsknię i czeka dusza moja Pana, niż jutrzenki nocne straże. Tęskniej niż jutrzenki nocne straże. Niechaj Pana czeka Boży lud, bo u Pana znajdzie zmiłowanie i obfite odkupienie. Rana piąta, przebity bok. Twoje serce, Panie, przeszywa włócznia. Jej grot jest zimny i nieubłagany, jak serce legionisty, który ją trzyma. To ogromny fizyczny ból, ale jest coś jeszcze znacznie gorszego. To świadomość, że człowiek swoją decyzją rani Zbawiciela, który go umiłował. Jaka to decyzja? A może właściwie jakie to decyzje? Jest ich wiele i zapewne nawet nie zdajesz sobie sprawy, że podejmujesz je codziennie. Decyzja ta to pójście własną drogą, odrzucenie propozycji Jezusa i brak zaufania w stosunku do Niego. Jak czujemy się w sytuacji, gdy osoba, którą uważamy za przyjaciela, nam nie ufa? Sprawdza, czy to, co mówimy, jest prawdą. Nie jest nam na pewno miło ani przyjemnie. Pomyślmy, co w tej sytuacji może czuć Jezus, który ukochał nas do tego stopnia, że dobrowolnie oddał swoje życie na krzyżu. Dlatego od teraz, za każdym razem, gdy będziesz narzekać na niesprzyjające okoliczności,
buntować się wobec przeciwności i przeklinać swój ciężki los. Zastanów się, czy na pewno powinieneś myśleć w tych kategoriach. Wystarczy jedno spojrzenie na ukrzyżowanego Chrystusa, żeby przekonać się, że takie zachowanie prowadzi donikąd, do pustki. W takich chwilach powtórz słowa z pięknego obrazu, którego wizję nasz Pan przedstawił świętej Faustynie. Jezu, ufam Tobie, bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Tak napisane jest w Księdze Izajasza. Mimo, że te słowa mają kilka tysięcy lat, to ani trochę nie tracą na aktualności. Przestań więc marnować czas na rozmyślanie o tym, co będzie jutro, w przyszłym tygodniu, czy za 5 lub 10 lat. Być może to dziś jest ostatni dzień, jaki dane Ci jest spędzić na ziemi. Wykorzystaj go więc jak najlepiej. Ukochaj siebie, bliźnich oraz cierpiącego na krzyżu Chrystusa. Odrzuć troski, zmartwienia i pytania, co przyniesie jutro. Ewangelista Mateusz napisał pod natchnieniem Ducha Świętego. Nie troszcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Zawalczmy więc dziś, w tym szczególnym dla nas czasie, o wieczność, o niebo i o zbawienie. Chociaż raz zmieńmy perspektywę i zacznijmy troszczyć się o to, co jest najważniejsze. Zaufajmy Panu. On się o wszystko zatroszczy i poprowadzi nas swoimi ścieżkami. Doświadczymy wtedy pełni łask i prawdziwego szczęścia, nawet jeśli będziemy musieli nieraz zmagać się z krzyżem i z cierpieniem. Pamiętajmy o tym, że On będzie niósł ten krzyż razem z nami, tak jak niósł ponad 2000 lat temu na Golgocie. Módlmy się dziś i prośmy o zaufanie. Panie, zabierz od nas wszelki lęk. Spraw, aby nasze serce w spokoju radowało się każdym dniem i uwielbiało Ciebie w drugim człowieku. Pięć ran Boga. Nie będzie moim lekarstwem. Przez 5 ran. Nie o Chryste od upadku. O Chryste, daj pokój. Przez 5 Twych ran.
Panie Jezu Chryste, wpatrując się w Twe święte rany, przebite za nas ręce, nogi i bok, razem ze świętą Klarą wołamy, prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie, prosimy Cię, daj nam rozważać Twoją śmierć i najświętsze rany, abyśmy składali Ci dzięki poprzez umartwienie naszego ciała. Spraw, abyśmy patrząc na Twój krzyż, potrafili Cię w nim adorować. Prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, prosimy Cię, uwolnij nas od wszelkich niebezpieczeństw obecnego i przyszłego życia i uczyń nas godnymi chwały w Twoim Królestwie. Prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie, prosimy Cię, strzeż nas, Twoje sługi, dzień i noc w Twojej woli i wyrwij nas z wszelkiej przeciwności duszy i ciała, a w dniu sądu Bożego przyjmij nasze dusze do Twojej wiary i miłosierdzia i doprowadź nas do wiecznych radości. Prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie, prosimy Cię, spraw, abyśmy zasłużyli na otrzymanie sakramentu najsłodszego ciała i krwi Twojej wraz z najgłębszym wyznaniem naszych grzechów i doskonałą pokutą, czystością umysłu i ciała oraz z namaszczeniem świętym olejkiem ku zbawieniu wiecznemu. Prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Panie, prosimy Cię, daj nam wiarę prostą, pewną nadzieję i doskonałą miłość oraz abyśmy kochali Cię całym sercem, całą duszą, całą mocą. Utwierdzaj nas w dobrych czynach i daj nam mocną wytrwałość w Twojej świętej służbie. Prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
proroka Izajasza. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców, a on podniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże, który przez pięć ran Pana naszego Jezusa Chrystusa odkupiłeś każdego z nas, udziel Twym pokornie proszącym Cię sługom i służebnicom, abyśmy każdego dnia, oddając cześć tym właśnie pięciu ranom, przez Jego drogocenną krew mogli uniknąć niespodziewanej i wiecznej śmierci, przez Chrystusa, Pana naszego.